Siemano wszystkim. Dziś vlog jest na temat marcheweczki, a dokładnie na temat przechowania jej, bo nie chciałem wcześniej nic zbytnio mówić, bo póki sam... Ja mam coś takiego, że dopóki sam nie przetestuję na własnej skórze, to nikomu nic nie polecę. Więc chodzi o marchewkę, o dokładnie o jej przechowanie, bo no już mamy w sumie ją od grudnia. W początku grudnia jest w kopcu. I teraz wam pokażę, jak wygląda ta właśnie marchewka po tych mrozach. U nas były te 17-stopniowe grozy. Minus 10, minus 15, minus 17 przez 2 dni chyba. I później takie, no wiadomo, i takie przymrozki, że tam w sumie ziemia potrafiła zmarznąć na te 10 cm. Dobra, zobaczymy, jak arbosik odpali. Elegancko. Tak samo w arbosie. O, AdBlue od razu. Przez chwilę się odpaliło. 112 godzin do wypalania AdBlue. Teraz ogólnie to tak. Dobra, ciągniczek chodzi, niech się rozgrzewa, a ja idę po... Gdzie są te palety? A tam są jakieś palety. To od razu może weźmiemy stamtąd paletę. I teraz wam pokażę, w jaki sposób przechowujemy właśnie marchewkę i pietruszka. Z tamtej strony jest pietruszka, tu jest marcheweczka. No, a żona już wybiera. Tak, wzięliśmy łyżkę, wykopaliśmy dół na pół metra, no tak, 45 cm, im głębiej, tym lepiej. To jest, można powiedzieć, typowa dla nas ten, piwnica, można powiedzieć, taka ziemianka, ta? Tak, ziemianka. No, ziemianka, jak to się mówi, starożytnie, żytnie, nie żytnie, starych czasów. No i co, wysypaliśmy marchewkę po prostu ze skrzyni, bezpośrednio do tego kopca, usypał się fajny taki ładny kopczyk, w miarę równy, na to poszedł żółty piasek. Tylko w sumie tylko żółty piasek. I ona tak to wygląda. Czyli no z wierzchu ile tam jest? 5-10 cm. O, tutaj mamy z 10 cm może tego. Więcej nie. Tutaj jak ścinaliśmy łęty, to te listki, widzicie, troszeczkę puściły. Ale tu co można zauważyć w tych marchewkach, to jest to, że one dalej żyją, bo zobaczcie. One mają tutaj, o, widzicie, włośniki. Delikatne korzonki puszczają. O, tak, tutaj ta duża. To znaczy, że ona żyje i nie traci wilgoci. Czyli podtrzymanie życia jest, jak najbardziej. Nie wziąłem gabli. Nie jadę go zawieźć. Później pojedziemy. I weźmy ten. I to idę po gable, co? Gablami? Bo już paleta jest, ja to wsypię wszystko, czy tak układamy, jak teraz. Panie, jak chcesz, ja robię tak, bo od razu, bo muszę sobie trochę naszykować. No dobra. O to chodzi, że muszę trochę naszykować. W razie gdyby ktoś jeszcze ktoś chciał kupić, nie? No. Bo ja nie mam nic kompletnie. No ale także, to także... robić, wiesz, tak byle jak, nie? Czyli rzucić. Także widać, o, taka marcheweczka, tu sobie listki rosną i ten, korzonki i ona jest, można powiedzieć, bardzo fajnie przechowana. No, to się po prostu udało, tak? Udało się przechować, więc to jest najważniejsze. Nie wiem, wezmę jakąś którąś przełamię na pół, żeby pokazać, jak to ona... A to ja mam tu przełamaną, proszę bardzo. Aha, tu masz takie te... Tu jest to właśnie odpadkowe już. No, to wezmę. Pokażę, jak ona się... Tu masz nawet, o. Bo ona nie jest w ogóle jakaś sflakowana, tylko jest sztywna. I słuchajcie, jak chrupnie. O, widzicie? Ale pachnie. Mm. To, bo to jest prawdziwa marchewka. Tak. A nie sztuczna. Pędzona. Nie jest za gruba. No nie ma tak faktycznie jakiś za gruby. No parę sztuk tam się trafi. Co niekąd jakaś większa. Ale większość jest takich chudych. Ale te, z tych chudych najlepsza jest. No jest ogólnie jest w sumie sok jest naprawdę zarąbisty, słodziutki. Do tego jabłka i cytryny tam trochę, nie? Tak, koniecznie. Koniecznie cytryny, żeby nie czarniał ten sok. No. Ale z tej strony wieje. No dobra, to ja nie wiem, bo nie wiem co ten robić, idę po gable. I no najwyżej... Daj mi ten worek. Chyba, że podjadę łyżką może jednak faktycznie. Możesz łyżką
Więcej się wtedy ładuje, nie? Bo tutaj to ile to wejdzie do tych klatek? No niedużo. Tu jeden worek. No, także tak to wygląda. O, marcheweczka elegancka. Tu trzeba, gdzieś dziurka jest. Jest dziurka, to znaczy, że robaki są. A jak są robaki, to znaczy, że zdrowa. Ale to oczywiście. Oczywiście z robakami nie sprzedajemy, to pójdzie na. Kurki chętnie. Na kur. Gotujemy kurom akurat te odpady. Także jajka też są smaczne wtedy. Dobra, idę po. A, nie mam łyżki, tak przy tym. Przy ojcu. Dobra, to wezmę tą klatkę teraz. Tą naładujemy pełną. To już jest pełna. Szczupkiem. A, z czubkiem. Gdzie masz rękawiczki? No, po co mi? Aha. Ja tam rękawiczki. A co ja z miasta? Nie. No. Także taka marcheweczka to od razu do klientów jedzie. Znaczy wysyłamy właśnie taką marchewkę. Prosto z kopca, można powiedzieć. No trochę robot. Na bieżąco wybierana. No, na bieżąco wybierana. Nie jest przesuszona czy coś, świeżutka. Jędrna. Możesz wziąć tę klatkę i usiąść z drugiej strony. No chyba tak zrobię. I szkoda, nie wziąłem jednak tych rękawiczek, bo jest trochę zimno. Ale to nic, dobra. Musimy tylko pływać od początku. Nie no, to nie będzie robota. To nie będzie robota. Ja tą klatkę na odpady i już. Właśnie wziąłem. Potem się przesypię do worka, czy tam ja. Chyba, że ich będzie dużo. No to są głębiej. Dużo głębiej tutaj są. No to jest ładna. Trochę jest popękanej. No to nic. No, także widać, jak ładnie się przechowała. Ja tu trochę więcej odkopię, to będzie lepiej widać. Ale jest elegancka. Jak dla mnie jest light. Także jakby ktoś chciał przechować marchewkę, to jak najbardziej polecam ten sposób. Czyli do ziemi, przykryć piachem. I powiem wam, że marcheweczka wam przeleży. Już mamy koniec stycznia. Ona jest, jak ją włożyliśmy, nie wiem, czy nawet lepiej nie wygląda. Zielona nawet natka jest, aż dziwne. Tutaj jest jakaś wypęknięta, chyba to jest tylko uszkodzenie mechaniczne. To tam może... No właśnie, było minus 17 u nas, a my przykryliśmy jeszcze taką plandeką, żeby... I klatki daliśmy na wierzch, żeby nie skraplało się, ale żeby jakaś tam przestrzeń była powietrzna. Bo to wiadomo. Powietrzem najlepszym izolatorem jest. Chociaż powinniśmy jeszcze to przykryć czarną ziemią, ale nie daliśmy za to plandekę, więc w zupełności wystarczyło. Nie jest jakaś miętka. O tutaj, o jak zbieraliśmy to my, albo teraz mysz wlazła. Siedzi tu jakaś mysz chyba. I sobie. Stołówka dla mysz. Stołówka jest dla mysz też. Jakieś parę sztuk tutaj już siedzi widocznie. I sobie żyje. Ale trudno. Wszystkiego nie zjedzą. Podzielą się z nami. Tja. Coś nam zostawią. Coś tam zawsze zostanie. A ja jest tej marchewki jeszcze trochę, więc... Nawet taka się zdarza. O, panie. O, elegancka.
Bardzo ładna tam to jest. No dużo jest drobnej. Też. Ale to, bo to jest późna ta odmiana, druga odmiana, to nie jest amsterdamska, tylko to jest jakaś inna. Ta druga, późniejsza, ale jest słodsza. Na soki jest normalnie rewelacyjna. Dużo soków z niej wyszło w ogóle? Wychodziło? No ja teraz miałam mało tej marchewki. No. Ale sporo wyszło i tak, miałam, nie? Nie, tutaj co ja mam, taką no. Klatkę. No to dorzuciliśmy jeszcze ile tych jabłek? Z 10 jabłek? No. Bo tyle mieliśmy. I ile tego soku wyszło z tej klatki? Taki 5-litrowy. No to 5 litrów soku macie z takiej klateczki, czy tam w klatce będzie z 4 kilo marchwi? Nie wiem, no była czubata, nie? No to z 5-6 kilo, nie? Nawet. I jeszcze do tego jabłka. Ile mówiłaś tam? 10-12 jabłek. 10-12 jabłek, no to będzie z 2 kilo, nie? Tylko nie mogą być jabłka miąższyte, raczej soczyste. Soczyste jabłka muszą być. I do tego cytryny dwie, i tak? Do tego dwie cytryny. Dwie cytryny do tego wrzucacie i wtedy mam ten... No, oczywiście bez pestek, bo pestki dają goryczkę. No, bez pestek... Co? A, żeby pestki nie wrzucać. No, to trzeba wycisnąć. No, trzeba wycisnąć, racja. Żeby nie wrzucić... Trzeba wybrać pestki z cytryny. No. I dopiero ją tam zmielić, tak? Pestki z cytryny wyciągnąć. Tak, bo... Jak się kroi... Bo pestki wam niestety zrobi się gorzki sok. No, także macie od razu gratisowo przepis na sok. Jakieś 5 kilo marchewki, czy 4-5 kilo marchewki, do tego kilo półtore soczystych tych, nie ziemniaków, tylko kurde, ziemniaków, jabłek i dwie cytryny bez pestek i macie normalnie. Tylko musicie sobie dobrać tam oczywiście słodkość trochę tymi jabłkami chyba wyregulować, tak, nie? Słodkość się daje jabłka. Bo marchewka sama w sobie nie jest jakaś za słodka. Nie jest za bardzo słodka. Dlatego się dodaje jabłka, żeby było słodsze. No, także tylko także w sumie nawet możecie na Allegro u mnie zamówić tą marchewkę. Powiedzmy 4 kilo, kupić sobie gdzieś tam jabłka. Jabłek nie mamy. Kupić sobie cytrynę, też cytryny też nie sadzimy. Nie siejemy, nie uprawiamy, więc też nie ma. Ale mamy przynajmniej marchewkę. Możecie sobie zrobić wtedy sok sami. Ale oczywiście trzeba mieć do tego maszynę, nie? Do wyciskania soku, nie? Sokowirówkę czy tam coś. Żeby ten sok był, nie? Żeby przerobiło. Ale warto kupić taką maszynę, bo to później jest naprawdę super picie. Zdrowe przede wszystkim. Tym bardziej z naszej marchewki, która sama można powiedzieć sobie urosła. Bez oprysków. Na czym bez oprysków? No bez oprysków w sumie. No. Ja mam już klatkę pełną. Bo w sumie nie wiadomo było czym to pryskać. Tu dwie rajki, tu dwie rajki obok pietruszki, to nie wiadomo. I tak w sumie zostawiliśmy samą sobie. W sumie to widzieliście na filmach, więc co będę mówił. Rosła, bo rosła, a że urosła, to się zdziwiliśmy. To był cud, że to urosło. Znaczy cud. No, nigdy nie sadziliśmy. Miała, więc... A, wodę miała właśnie, to też jest podstawa, woda. Jak ma wodę, to też jest zdrowsza roślina. Ta marchewka, że jak jej nie brakuje wody, to jest, można powiedzieć, bardziej odporna na te choroby. A poza tym chorób nie ma, bo tu u nas marchewki nikt nie sadził nigdy. Dopiero my teraz tak zaszaleliśmy w polu. I w tym roku też będziemy... Tak, w tym roku co będziemy siać? Ile się da, nie? Zobaczymy. Jak nam czasu wystarczy, nie? To zasiejemy. Jakieś warzywa dla widzów. Zdrowe przede wszystkim, będą zdrowe, bo będziemy chcieli też bez chemii się, żeby obyło. Nawóz, to jest obornik. Już jest tutaj obornik właśnie tutaj, gdzie macie tam ten stuk. Trzeba będzie go zabrać niedługo. Tam jest obornik, już jest, tak można powiedzieć, dosyć sporo. Nie wiem, tam jest jakieś 15, ponad 15 ton na hektar w takiej dawce. Czyli obornik dajemy i w sumie nic więcej nie będziemy chyba dawać. Jedynie tylko nawadnianie i zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, jak to urośnie ekologicznie, można powiedzieć, praktycznie. Chociaż nie będzie na to papieru, ale będzie bez żadnych tych dodatków. Zobaczymy, czy to robale zeżrą, czy nie zeżrą.
Tutaj akurat się udało, że nie zżarły. Ale to też ważne jest mianowanie. Poplony i te inne sprawy. A o poplonach to ja wam zrobię następny odcinek i to się troszeczkę opowiem, bo przestawiamy się ogólnie, zmieniamy tory w gospodarstwie. Troszeczkę inaczej zaczynamy robić pod kątem upraw. Bardziej przekładamy teraz uwagę do zmianowania i do poplonów. Kombinujemy, jakby tu zaoszczędzić nawozy. A jak dostarczyć na azot w inny sposób? No i jak dostarczyć azot w inny sposób, czyli ogólnie poplony azotowe, które wytwarzają nam... Do czasów naszych pradziadków. Tak, dokładnie. Cofamy się troszeczkę jakieś 50 lat wstecz i wracamy do tych samych metod, co nasi dziadkowie, pradziadkowie. Ale to jest w sumie trzeba chyba tak zrobić. Trzeba wziąć i cofnąć po prostu. Może nie w rozwoju, ale w metodzie uprawy ogólnej, tak żeby to było wszystko bardziej przyjazne dla środowiska i dla nas. Dla nas można powiedzieć też jakiś to pożytek. Tym bardziej oszczędność pieniędzy. Co to jest? Jakieś śmieszna. No. Taka śmieszna urosła. No tutaj jaka ładna jest. O. No także dzisiejszy vlog też będzie taki trochę nudny. Trochę gadania. Ale robota taka, można powiedzieć. No i dzisiaj mamy też niedzielę. No niestety musimy dzisiaj wybrać, bo jutro śnieg. Jutro śnieg u nas zapowiadają i zimno, -1 ma być w nocy. Więc nie chcemy... -2 nawet. O, patrz, tutaj przyjaciel jest. Na ryby. O, widzisz? Ha! No cholera. Marchewki wyczuła. Mówiła, co tam? O, ja wiem. Mój kręgosłup. Teryryry. Dobra. No i takie tam gadania, także to się w następnych vlogach czegoś więcej dowiecie, co tu się u nas będzie wyrabiało niedługo, a są duże zmiany pod względem upraw, nowości trochę, także może być ciekawie, nie musi. Wszystko, co kto lubi. Tak, ale kombinujemy, jak tutaj zaoszczędzić pieniążki i od razu. Można powiedzieć, dwie pieczenie na jednym ogniu zrobić, tak? Po prostu poprawić żyzność gleby. Też, no właśnie, że myślimy nad tą próchnicą. Mamy słabe ziemię, więc u nas próchnica jest, musi być przede wszystkim numer 1. Dlatego to się dowiecie w następnych odcinkach. Dobra, tyle z marchewki. Widzicie, jak ona tutaj ładnie leży sobie. O, widzicie, jaka ładna jest. No trój. Pazurek. Takie właśnie, nie, tam to jest właśnie z braku wody. Czasami jak braknie wody w marchewce za długi okres, to ona korzeń puszcza w boki, ucieka, szuka. No ale piękna, no, zobacz. Te są zarąbiste. A tu jest chudziutka. Ale wiesz co? Po prostu miała mniej wody. No wiesz co? Mogłem wziąć rękawiczki. Naprawdę? Trochę zimna ta zima jest. Holender. Mam w kieszeni, ale nie mam drugiej zapasowej, bo ja często lubię nosić dużo. No ja nie. Ja tam, kurde, to rękawiczki tu. Jak mam założyć rękawiczki, to mnie trzęsie, ale nieraz trzeba, bo to tak, teraz to zimno i teraz jest niedobrze i w ogóle już mi się nie chce. Ale dobra, trudno, wytrzymam jakoś. Trzymajcie się. Do następnego vloga. Nara.